Spokojnie, dajmy odpowiedzi. Panie Marku, czy pan odpowie na te pytania? Nie, no mogę odpowiedzieć oczywiście, dlatego że w sumie jeśli chodzi tutaj o terminologię, urządzenie, fotoradar, to myślę, że pan Pepiński troszeczkę tutaj jakby działa w sposób dla mnie niezrozumiały. Jeżeli będzie pod względem prawnym jak gdyby zakaz używania fotoradaru przez Straż Gminną, to na pewno się do tego dostosuje. Póki co to potwierdzone wcale nie zostało. Natomiast jeśli chodzi o Wydział Ruchu Drogowego, to nie jest żaden wydział, jest tylko być może, że sekcja w Komisariacie w Czerski, to od niedawna. I myślę, że akurat prezentów też nie będę robił, dlatego że oni mają swoje urządzenia. Jeżeli poza tym nie jest to żadna maszynka do zarabiania pieniędzy, bo gdyby pan sprawdził w ogóle dochody innych gmin, to u nas wcale to tak nie jest. Działamy na tyle, na ile to jest konieczne ze względu właśnie na bezpieczeństwo. Są zbyt częste przypadki przekraczania prędkości przez mieszkańców na terenie, nie tylko przez mieszkańców, ale głównie przez mieszkańców innych miejscowości i innych gmin. Także nie robimy tego na ilość, dlatego że obróbka tego jest bardzo pracochłonna i myślę, że tutaj dla zachowania bezpieczeństwa i tylko dla pohamowania takich rozpędzonych, to myślę, że to dobrze służy. Jeśli nie będzie takiej prawnej możliwości, to na pewno to urządzenie nie będzie funkcjonowało w Straży Miejskiej.